Cheers. No i witam wszystkich. Mamy niedzielę, 19 marca. Całkiem fajny, ciepły poranek, bez wiatru. I jesteśmy na nowej przyjaźni. Tam widzicie Marcina, on był na nocy od soboty, od 12. Zobaczymy, co to będzie z tego dzisiaj ogólnie. Podejrzewam, że jak ja przyjadę, to coś wleci od razu, jakaś rybka. Ale zobaczymy. Kim jesteś? Nagrywam. Co nie umie ryb holować. Ale zajebiście jest to ogólnie. Ja ci powiem, jest fantastycznie, naprawdę. Jest tak kurwa mi ciepło. Ja myślałem, że ja będę marznął. No. A najzimniej było, tylko jak miałem to jebane branie o 5. Ale cieplutko, fajnie jest ty. Lustro. Na wodzie. Sztosne. I tak, mamy pelecik Lorpio. Dwa smaki zmieszane. Na śmierdząco ogólnie. Tu ogólnie mam klipsa już założonego. Marcin mi podnęcił trochę. O, super. Teraz druga wędeczka. Na drugą wędeczkę poleci Wofters. I to będzie Woftersik. Słodka kukurydza. No a tą tutaj sobie wymierzę. O, właśnie tam. Teraz sobie tylko zjeść coś ciepłego i można czekać na branie, nie? No, jak coś się będzie działo, to się będę włączał po prostu. Więc nara. I nie wiem, czy ten film będzie ogólnie przed krótkim materiałem ze Straszyna, czy po tym materiale, ale chciałbym pozdrowić pana Darka, który mi pomógł podebrać rybę. Sorry, nie podebrać rybę, tylko zrobić zdjęcie. Podebrałem sam, tylko zdjęcie mi zrobił. Ale dziękuję bardzo. Miałem jeszcze wcześniej to, drób mięsa, czyli te używałem. Popapa, nie wiem czy to jest ślimak, jo? Ślimak? Nie. Tak, ślimak, to jest pikantna kiełbasa. Ochotka. Tu jest kokos, to kokos to raczej... To też na kurwa lato to są. Pomarańcza, złota kulka, to nie wiem co to jest nawet. I czas. A spróbuj to. Tak? No dobra. To jak to pachnie? Nie wiem właśnie co to jest niby. Wanilię z czymś? Rybnie. Rybnie ci powiem. Ryzykowo trochę, czyli dobrze. No, może będzie działać. Co masz? Durexa? A ładny ty. No kurwa. Okay. No ta. Ryby żadnej nie ma póki co. Jest godzina 10. Akumulator w samochodzie padł. Witamy na bezrybiu. Co masz? Co? Coś ładnego chyba, nie? Ja patrzę, jest kurwa mieszkana gdzie. Centralka może, nie? A jak będzie jeziotr? Może być. Twój pierwszy w życiu będzie. Jak będzie, ale... Ty no, odpaliły się najwidoczniej. Ciężko się łapie. Wyżej weź. No ty, odpaliły się, panie. Boję się przy podjeżdżaniu, wiesz. Nie mów tak. No bo mi kiedyś pierdolno. Nie mów tak. Bo to wiesz, to jest na małe ryby. Nie mów tak. To jest czyli zestaw. Ej, może ten, ryba z zestawem płynęła i ty zestaw zwinąłeś. Z rybą. Co to jest? Jesiotr! Dawaj go! A czemu nie wyskoczył z wody? Pośledzony. No, dawaj go tu.
No, dawaj go. Jakiś upośledzony jesiotr. Ale w sumie dobrze, że go zapałeś. Ja pierdolę. Bo on ze stawem był jakiś zahaczony. No. O! Jest kurwa. Twój pierwszy jesiotr. W buzi. Jesiotrek. Trzeba trochę podziałać, bo ma zestaw czyjś, stary. Dobra, wyrwałem. Tak? Są szefem. Co to było? To nie moje. Kurde. Widzisz to? To wygląda jak moja żyłka, tylko że ja tu ani razu zestawu nie zerwałem. Uratowaliśmy rybę. No. Jeszcze go poleję, poczekaj. Chyba piernął. Kurde, co to jest? Ja pierdzielę. Napiszemy gościowi z nowej przyjaźni, no, że rybę uratowaliśmy. No tak, ale szorstki. Ty on, co on tarą będzie miał? Możesz trąbę, wiesz. O, no ładny ty jesteś, tak. Dobra, dawaj wagę. Szybka zmiana taktyki. Tam, gdzie były pojedyncze skubania, ładujemy łowtersa aliena, a na drugiej, lewej wędce załadujemy toksika różowego. O, takiego. O, coś jest. Tak, to chyba jesiot będzie. No przy nie zerwał. A jak delfin sobie. O jest! O kurde. Zwinie pan mi wędkę tą? Tą, tak? Jo. Dobra. Ale on ucieka. O Jezu. Chcesz podrybkę? Co? Podrybkę? Na razie to, kurde. Nie dawaj tyle jemu. Jo, bo mi żyłkę zerwie. Myślisz, że on to zrobi? Jo. Ja pierdolę, jak on tam zajdzie. To się tak robi, o? Jo. Ja to kurde, jak miałem te, nie wiem, szczupaki, które się ciebie. No. Kurde, ale zapierdala, tak, tak. Ja to kurde momentalnie wyciągam i na brzeg, albo na łódkę. Ale może za szybko na szumakę. O kurde, gdzie on tam jest? No ja ci mówię, on wejdzie po trzcinę i wtedy będzie dupa. No ja to innej drogi nie ma. Jo. Ale jest silny bydlak. Kurwa, czy czasem nie jest za ten założony? No on już tam wpłynął chyba. A. Nie mów, że chcesz tą wędkę jeszcze zwinąć. Albo ją trzymać i tam przerzucić. Co? Nie, to tu nie. Jak on cię ciągnie? Ja. O, i puścił. Kurde, a już tam był. Nie, nie urwał, opuścił. Ja pierdzielę. Na pytanie? Nie no, opuścił. Kurde, a to musiał być gnój duży, co? To ciekawie, nie? Wszystko się akurat dzieje, zawsze, jak z Macinem jesteśmy, to zawsze mi się trafią jakieś kabany, jak Marcin odjedzie, nie? Akurat teraz pojechał na ten, na spotkanie rodzinne i kurde, no myślę, że największa ryba w moim życiu mi się spiewa, nie? Jak byliśmy na straszeniu ostatnio, to też właśnie tak to jakieś karasie łapałem, a jak Marcin pojechał, to złapałem 10 kilo karpie, nie? No a teraz taki kaban był, że nie miałem siły naprawdę nawet do brzegu go doholować. Ja jestem w szoku normalnie, nie? Dobrze, że mam te żyłki mocne. Do 18 kilo. Niektórzy mogą powiedzieć, że na Federa to jest za gruba żyłka, ale
jak widać, da się łowić normalnie, nie? I przynajmniej nie muszę się martwić o to, że zestaw stracę w jakiś sposób. Bo ja zawsze celuję w te grubsze ryby, nie? Oj, mam nadzieję, że się trafi podobna, bo ten sam chociaż, nie? Karpik. Znaczy karpik, nie wiem, czy to był karpik, może duży jesiot jakiś wyrośnięty, ale stawiałbym na karpia. No. Zobaczymy, może to się jeszcze będzie działo.